Witam Państwa w czwartek 26 września. Barbara Kasińska, zapraszam na Telefakty. W poniedziałek otwarcie mostu. Kiedy się wezmą za aleje? No i zrobiły i faktycznie dobra robota. Przybywa nowych dróg. Tam gdzie są drogi, tam się wszystko rozwija. Aspekt szykuje się do jubileuszu. Na początki myślę, że były trudne. Ma być wizytówką Ostrowca Świętokrzyskiego. Mowa o moście, nowym moście na rzece Kamiennej w ciągu drogi wojewódzkiej 754. Czy ta wielomilionowa inwestycja podoba się ostrowczanom? Pytała Gabriela Soboń. Kładka dla pieszych jeszcze zamknięta na kłódkę, a wjazd na most blokuje siatka. Mimo to konstrukcja zwraca uwagę przechodniów. Jest piękny. Podoba się. Tak. Taka okazała konstrukcja tutaj dobrze wygląda? Tak, bardzo ładnie wygląda. Bo są też głosy, że jest za duży. A tam za duży. Prezentuje Ostrowiec, nie? Ma jakąś tradycję tego mostu wiszącego. W końcu zachowane są formy architektoniczne podobne. W związku z tym chyba jest to wskazane było takie. No, oczekujemy otwarcia. Otwarcie mostu w Ostrowcu Świętokrzyskim zaplanowano na poniedziałek 30 września. Tuż po godzinie 9 pierwsze samochody pokonają przeprawę przez rzekę Kamienną. Bardzo dobrze jest, że zrobiony, dlatego że samochody będą dobrze jeździć. No i ładnie będzie wyglądać. No piękne. Ja tu pracowałem 43 lata, teraz jestem na emeryturze. No i miło, że to Ostrowiec się rozwija, a nie zwija. Most na rzece Kamiennej został zamknięty dokładnie 15 marca 2023 roku. Zmieniony został rozkład jazdy komunikacji miejskiej, służby ratunkowe zmuszone były jeździć objazdami. Piesi czy rowerzyści, aby dostać się w dolną część miasta, musieli iść wałem. Pewnie będzie krócej i wygodniej. Bardzo się cieszę, bo dlatego, że MKS-y będą też tak samo jeździć, a tak dalej musiałyśmy chodzić na Plac Wolności. Całkowita długość mostu wraz z konstrukcją skrzydeł przyczółka to blisko 103 metry. Całkowita szerokość mostu wynosi 18 metrów. Po konstrukcji będą jeździły pojazdy o ciężarze do 50 ton. Wraz z otwarciem mostu na rzece Kamiennej zakończy się remont ciągu głównych ulic w mieście, to jest Alei 3 Maja, Okulnej, Denkowskiej i Radwana. Narzekałam na remont, że mówię na Alei, kopio i kopio i kopio, ale wcześniej narzekałam, że tak ten asfalt jest pocięty, takie dziury, kiedy się wezmą za Aleję. No i zrobiły i faktycznie dobra robota. Nie wszystkim jednak inwestycja na drodze 754 w Ostrowcu Świętokrzyskim podoba się. Jak dla mnie to te wszystkie prace za długo trwały, zdecydowanie. Wszystko złożyło się w jednym czasie. Podejrzewam, że parę lokalnych biznesów poupadało w tym czasie, także wyjątkowo źle zaaranżowane. Czy nowy most jest funkcjonalny i zda egzamin, ocenią kierowcy. Szkoda, że póki co nie udało się wyremontować kładki, która jest obok nowego obiektu. Nowe drogi do użytku mieszkańcom oficjalnie oddał samorząd Bałtowa. Kolejne asfaltowe drogi pojawiły się na mapie komunikacyjnej gminy Bałtów. Na wiele z nich mieszkańcy czekali kilkadziesiąt lat. Jest to droga wreszcie z prawdziwego zdarzenia, z poboczem, tak jak trzeba. Być może w przyszłości uda nam się jeszcze tutaj zamontować oświetlenie. Droga, o której mówi mieszkaniec Bałtowa, to trakt bezpośrednio prowadzący nie tylko do bloków, ale przede wszystkim do szkoły podstawowej. To również jedyna droga, którą mogą dojechać służby ratunkowe czy pogotowie. Budowa 150-metrowego odcinka kosztowała 667 tysięcy złotych. Ubolewamy nad tym, że do tych 667 tysięcy musimy dołożyć jeszcze 253, ponieważ powiat zażądał od nas, nie zrzekł się odszkodowania z tytułu wywłaszczenia pod tą drogę, a ustalenia wcześniejsze, od kiedy szkoła została przekazana gminie Bałtów, były zupełnie inne, co mamy zapisane w uchwałach zarządów poprzednich starostów. Tak zwana droga do pałacu to jedna z 10, które w ostatnim czasie zostały wyremontowane w gminie Bałtów. Inna, kluczowa dla mieszkańców, znajduje się w sołectwie Antoniów. Łączy dwie części Antoniowa. Pamiętam jeszcze jako sołtys, jak tu wjeżdżałem samochodem, to mnie ciągnikami musiały wyciągać. Nie było po prostu tu dojazdu.
Remont 10 odcinków dróg kosztował blisko 3 miliony złotych. Gmina ze swojego budżetu dołożyła 135 tysięcy złotych. Z efektów prac drogowców cieszą się mieszkańcy kilku sołectw. Nie czarujmy się, rolnicy mają coraz lepsze sprzęty, coraz szersze, cięższe i niezbędne im są też drogi, ażeby mogły prowadzić tą swoją działalność. Ale to jest i turystyka, no, tam gdzie są drogi, tam się wszystko rozwija. W bieżącym roku na terenie gminy Bałtów wykonano ponad 6 kilometrów dróg. Kosztowało to ponad 4 miliony złotych. O Krzemionkach dyskutowano wczoraj w Sejmie. Czy wpis na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO jest zagrożony? O wczorajszych rozmowach dzisiaj w naszym studiu powie dyrektor Muzeum Historyczno-Archeologicznego dr Andrzej Przychodni. Dziś będą Państwo mogli również obejrzeć materiał filmowy, który był zaprezentowany w Sejmie. Program po telefaktach. Krótki przegląd tego, co działo się dziś w Ostrowcu Świętokrzyskim. W godzinach dopołudniowych w bibliotece czytano Wańkowicza. Chcieliśmy pogodzić, jak to się mówi, dwie imprezy, rocznice. To, że właśnie Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, więc u nas jest dzisiaj. I to, że rok 2024 jest rokiem Melchiora Wańkowicza. I właśnie niedawno, bo 10 września była 50. rocznica śmierci Melchiora Wańkowicza. Myślę, że to jest tego typu autor, że warto, żeby przybliżyć jego twórczość młodzieży, żeby się przekonali, jaka to była niepokorna dusza, jak niesamowicie ciekawy człowiek, no w końcu ojciec polskiego reportażu. No i może się to uda. Zachęciliśmy młodzież, będzie uczestniczyła młodzież z edukacyjnej dwunastki i ze szkoły podstawowej numer 9. Oczywiście jak ktoś, jak to się mówi, z zewnątrz ma ochotę też czytać, to zapraszamy. Dzisiaj na Gutwinie z naszą kamerą obserwowaliśmy oficjalne otwarcie świętokrzyskiego meetingu w biegach przełajowych Olimpiad Specjalnych. Zawody Olimpiad Specjalnych organizowane są po to, aby zawodnicy, którzy na co dzień trenują w klubach, mogli zaprezentować swoje umiejętności, mogli zaprezentować efekty swojej pracy, efekty swoich treningów, mogli odnieść sukces, również i poczuć czasami gorycz porażki, ale przede wszystkim spotkać się ze swoimi rówieśnikami, przeżyć fajnie dzień, a przede wszystkim doznać mnóstwo emocji. Obywatelskie randkowanie zorganizowało Centrum Rozwoju Lokalnego. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się dziś o godzinie 14. Dzisiejsze spotkanie jest podzielone na dwa obszary. Pierwszy taki bardziej luźny, frywolny, będą to tak zwane randki obywatelskie w formie speed datingu, czyli bardzo szybkie spotkania, wymiana informacji, czym zajmuje się dana organizacja, czy chce działać w partnerstwie, czy działa sama, do kogo kieruje swoją aktywność. Chodzi o to w założeniu, żeby te organizacje się lepiej poznały, żeby być może zachęcić ich do współpracy, być może do wspólnych działań, bo może się okazać, że mimo że my się pozornie znamy, tak, to wiele organizacji robi takie rzeczy, o których się mało chwali i liczymy, że podczas tych randek dojdzie do wymiany informacji i do zacieśnienia współpracy. Będziemy w ten sposób chcieli pokierować tym całym spotkaniem, żeby właśnie było jak najwięcej potem efektów współpracy i zacieśnienia więzi między organizacjami. Natomiast druga część, dla mnie osobiście chyba jednak zdecydowanie ważniejsza, i dla gminy Ostrowiec Świętokrzyski, dla pana prezydenta Artura Łakomca, dla pani prezydent Katarzyny Piętos będziemy się chcieli wsłuchać w głos organizacji, przedstawicieli środowiska NGO w formie metody long table. Będziemy siedzieć przy długim stole, będzie ten stół podzielony jak gdyby na dwie sfery. Sfera dyskusyjna, czyli ta, jak gdyby ci, co siedzą przy samym stole bezpośrednio i ci, co siedzą z tyłu, będą się bardziej przysłuchiwać. Natomiast metoda polega na tym, będzie moderowana, właśnie moderatorem będzie pan Jacek Gralczyk i w każdej chwili osoba, która siedzi z tyłu i tylko jak gdyby przysłuchuje się dyskusji, będzie mogła się włączyć do tej dyskusji, podchodząc i dotykając ramienia osoby, która jest przy stole, i wtedy włącza się jak gdyby ta osoba do dyskusji, a osoba, która była przy stole, wycofuje się do drugiego rzędu. No to tak metodologicznie, natomiast chodzi o to, że
miasto Ostrów Świętokrzyski naprawdę chce postawić na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Chcemy dokonać jak gdyby trafnej diagnozy i analizy, zobaczyć jaki jest potencjał sektora, w jakim kierunku my powinniśmy tą współpracę moderować i bez tak naprawdę przedstawicieli i organizacji, osób z zarządów i wymiany tych informacji nie da się tego dobrze zrobić. Do tych dzisiejszych wydarzeń na naszej antenie jeszcze będziemy wracali, a na zakończenie mamy zaproszenie dla tych, którzy chcieliby wspólnie z członkami Literackiego Klubu Aspekt uczcić 35-lecie działalności. Klub Literacki Aspekt, działający w Ostrowcu Świętokrzyskim, w tym roku obchodzi jubileusz 35-lecia istnienia. Został założony w 1989 roku przez nieżyjących już Jerzego Stokłosę i Joannę Chruszczyńską oraz Jarosława Grys i Andrzeja Nowaka-Arczewskiego. Początki działalności były trudne. Jarek Grys jest z nami od początku, razem z nami współpracuje i kultywuje tę tradycję poezji. No, początki myślę, że były trudne. Klub od zawsze miał kłopoty z siedzibą, zawsze gdzieś tam się przytulał. Natomiast my, ówcześni twórcy, jesteśmy tutaj w tej pięknej bibliotece, wśród tych zbiorów książek. No gdzie może tworzyć poeta? Tutaj, bo tutaj się rodzą myśli, słowa i piękne wiersze. Jesteśmy wdzięczni bibliotece za tę spokojną, dobrą przystań. Aspekt od lat współpracuje i działa przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, współorganizując wydarzenia literackie, warsztaty, spotkania ze znanymi poetami i twórcami. Klub wspiera i promuje lokalnych poetów, prozaików oraz pisarzy. Pewien czas temu został, no mówiąc tak może nieładnie, ale bardzo prawdziwie przygarnięty do biblioteki, kiedy szukał swojego miejsca, no bo wydaje mi się jednak, że takim naturalnym miejscem spotkań klubu literackiego, a więc osób, które parają się słowem, poezją, piórem, jest jednak biblioteka. Dlatego też takie zaproszenie skierowałem, zostało przyjęte, no i współdziałamy, myślę, bardzo dobrze i zgodnie, czego dowodem na to będzie też ten jubileusz. Klub Literacki Aspekt liczy obecnie 12 czynnych członków. Propaguje poezję wśród dzieci i młodzieży. Ma też wielu sympatyków. Ostatnio współpracuje również z Młodzieżową Radą Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. Oni już z nami współpracują. Stworzyliśmy taki most pokoleń. Staramy się ich przyciągnąć i ich zrozumieć, bo jest to młodzież, jest to inne pokolenie, inna wartość, troszkę inny przekaz. My dostaliśmy testament literacki po założycielach i my go wypełniamy. Staramy się tworzyć poezję, szukać tego piękna słowa i pięknej poezji i staramy się przekazywać społeczeństwu, ludziom tę poezję, która powinna ukwiecać nam prozę życia. O to nam właśnie chodzi, poetom, literatom. Obchody jubileuszu zaplanowano na najbliższy piątek, 27 września. Na godzinę 16 odbędą się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Nasze święto, klubu święto i święto biblioteki, bo przecież biblioteka bez biblioteki by nas tu nie było, więc wspólnie razem będziemy świętować. Zaprosiliśmy ważnych gości. Klub Literacki wspólnie z biblioteką przygotował właśnie taki wieczór wspomnień, na który również wszystkich bardzo serdecznie zapraszam. Członkom klubu gratulujemy pięknego jubileuszu i życzymy dalszych owocnych lat pracy. To wszystko w czwartek. Na kolejne wydanie serwisu zapraszam jutro o stałej porze. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Sponsorem audycji jest firma JBB Bałdyga, właściciel sieci sklepów mięsnych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego. Smacznej pogody życzy sponsor. Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim. Prognoza pogody dla Ostrowca Świętokrzyskiego i regionu. Dziś w nocy zachmurzenie umiarkowane, na termometrach 17 stopni Celsjusza. Wiatr będzie wiał z prędkością 14 km na godzinę. Ciśnienie 1002 hektopaskale, biometr korzystny. Jutro w dzień opady deszczu, na termometrach 23 stopnie Celsjusza. Wiatr o sile 25 km na godzinę. Na barometrach 1006 hektopaskali, biometr niekorzystny. To była prognoza pogody. Smacznej pogody życzył sponsor Pizzeria da Grasso w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Sponsorem audycji jest firma JBB Bałdyga, właściciel sieci sklepów mięsnych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.